Witajcie Maćki, z tej strony Teon, w kolejnym odcinku z serii Polska A do Z, Jaszczko chrześcijańsko-narodowe stronnictwo pracy. W ostatnim odcinku wreszcie dostaliśmy event, gdzie możemy się wyzwolić. Tak. Uciekamy z wszystkich wojen. Nie chcemy wojen. Dosłownie nie chcemy. I to tym samym powoduje, że my możemy już dołączyć do frakcji rosyjskiej i myślę, że to będzie bardzo dobry moment, żeby to szybko zrobić. No może później zrobimy. Tego na razie nie chcemy. Więc jak tylko będziemy mogli, to przejdziemy na War Economy. A na razie musimy się... Musimy na razie być w takim momencie, gdzie może uda nam się. Ostatnio mi się nie udało, musiałem czekać na Rosję, żeby mi pomogli, więc... Więc to tak wygląda. Tak zaczyna się nam. Możemy zaprosić do frakcji, która nie istnieje. Fajnie. Ogólnie Ryga się trzyma, a Łotwa jest... O Jezu, co to jest? Łotwa jest oddzielnie. Tego nam nie potrzeba. Więc na razie musimy po prostu stać tutaj na miejscu i nic nie robić dosłownie. Wiecie co jeszcze zrobię? Bum. Niechaj Niemcy mają problem. Więc tak. Mamy forty. Więc Niemcy naprawdę mają problem, a i ogólnie nie cierpi fortów, żeby w ogóle tutaj cokolwiek z nami zrobić. My możemy się przestać szkolić, realnie. Jakbyście nie zauważyli. Będę na oko. Nie. Nie. Tak. Nie. Tak. 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 Okej. Okay. I tak naprawdę w sumie możemy przestać szkolić żołnierzy. Okej. Okay. I zgaduję, że za chwilę dołączymy do Rosji, bo się raczej nie... Bo raczej się nie powinno być inaczej. Ogólnie zmienimy jeszcze nieco tutaj rozkaz. O, wypowiedzieli przeciwko Litwie? Czyżby Litwa się zamieniła w tych dziwnych? Dobra, może umierać, mnie to nie obchodzi. Przejęliśmy to, chociaż nie jesteśmy. Oni przejęli. Okej, okay, pytanie jest, jak to wygląda Rosja. Ryga zaatakowała. Ale nie jest przeciwko. Dobra, jesteśmy w dobrej pozycji. Dosłownie się okopaliśmy, oni nie mogą nic z nami zrobić. Okej, dołączy się na pewno przyda. Nie możemy nic zrobić z tego, więc to nawet... Tak naprawdę czekamy na Rosję. Co mamy? Wypadł mi stąd. Możemy mieć nawet z wami wojnę. Takie chojraki z was są? Nie, szczerze nie potrzebujemy tego.
Oni jaką mają flagę? A myślałem, że to dziwną flagę, która jest niby flagą prezydencką. Nie, za bardzo nie chce mi się jechać na wschód. Więc powiem tak, wystarczyło wybudować sobie dosłownie fortecę i oni nic nie mogą zrobić. Oni próbują przekroczyć w najgorszym miejscu. Co tu mamy? Jaką fortecę mamy? Mamy trójkę! A tutaj co mamy? Mamy też trójkę. Kurde, dobrze miało. Dosłownie dostał. I mamy więcej fabryk niż przed wojną. Nie mamy kalisza, więc nie mamy dostępu do tych fabryk. Dosłownie Rosja przychodzi tutaj nam już od drugiej strony. Ukraina jest poza frakcją. Ale myślę, że na razie to możemy zrobić. Dobra, nie, na razie tego nie róbmy. Robimy to później, po wojnie. A jak wygląda powietrze? Powietrze wygląda znakomicie. Powiem szczerze, po tym jak się przygotowałem do tej wojny, to... powiem szczerze, nie jest aż tak źle. Artillery speed... Może po tym. Bo my to robiliśmy, ale później skończyliśmy. Więc tak, pytanie jest... czy możemy przekroczyć rzekę? Nie. Mają o wiele lepsze dywizje. Więc czekamy na Rosjan, którzy mają podobne dywizje do nas, ale coś wyjątkowo lepsze. Nie, po prostu i tak będą stać na naszej granicy Niemcy, więc to jest to właśnie słaba rzecz. Na szczęście mamy dobre dywizje, więc to nie jest tak, że aż tak źle jest. Ale... zawsze mogłoby być lepiej. Dobra, trzy ciężarówki. Jak to wygląda z tradem? Chyba się nam włączyło, ale możemy sobie próbować coś. Wiecie, no jesteśmy w trakcie wojny, ale nadal są szmuglerzy. O, dziękujemy. To naprawdę nic nie znaczy. Okej, okay. Ukraina upadła. Czy to oznacza, że możemy teraz atakować ich? Tak, możemy. Właśnie o to chodziło. Okej. Okay. Tutaj nasze samoloty chyba pomagają Rosjanom, bo dosłownie mogą iść dalej. Okej, tutaj sobie bonusik do motorized. Okej. Czy coś tutaj jest? Coś się odpala, ale nie widać go. Ruskie mają tak naprawdę krótką granicę tutaj. Jakbyśmy zaatakowali nimi, to byśmy jakoś mogli coś zrobić, ale widzę, że Litwini mają naprawdę dosyć dużo dywizji oraz wschód im upadł. Wiecie, zrozumcie mnie. Nie zrozumcie mnie źle, ale dzięki mnie bardzo dużo zrobiliście, bo dzięki temu pięknemu kółku śmierci, kółku miłości, tak się to nazywa, to... dzięki mnie to po prostu istniejecie, no wiecie, no rozumcie to, że dzięki temu to po prostu jesteśmy w możliwości, żeby tutaj wszystkie te dywizje trzymać. A nasze dywizje chyba nie są aż takie. Spróbujmy. Są dwie dywizje okopane. Nie, już nie idzie. Byśmy musieli czołgi zrobić. A tutaj Rosjanie są w pewnym... że tak powiem... w pewnej sytuacji. Ale powinniśmy sobie poradzić w miarę możliwości. Oni zaatakowali... tutaj ich.
czy coś się stanie. Wiem, że oni mogą zwhitepeace'ować z Rosjanami w pewnym momencie, ale myślę, że obecnie to nie wchodzi w... nie wchodzi obecnie w jakiekolwiek możliwości. Okej, czołgi możemy sobie zacząć. Jesteśmy w tym. Dosłownie trzymamy ich na granicy. Budujemy jeszcze fabrykę wojskową. Ostatnią. Wiecie co? Może... tutaj naprawimy to połączenie, bo ono już po prostu je zbombardowaliśmy ostatnio. Tak, to było to z jedno z bombardowanych połączeń. Więc warto je naprawić. Nie. Nasz zachorował. To w sumie trochę niedobrze. Okej, więc spróbujemy teraz co zrobić. Możemy to... nie wiem, czy mi się opłaca. Możemy zrobić to... support jest na potrzebnie? Nie. To zrobimy. To jest bardzo fajny cel, który po prostu nam nieco odbije od dna naszą stabilność. Okej, dostaliśmy tą fabrykę. Dziękujemy za to, że coś zrobiliście dla nas. Niemcy upadają. Będziemy mieć silną komunę. Ale nie naszą komunę, tylko inną komunę. I nie chcemy dołączyć do tej wojny. Okej, więc stoimy i będziemy stać dalej. Nie będziemy jakoś ryzykować, szczerze powiem. Dobrze jest, że nas nie atakują, bo jakby ciągle nas atakować, byśmy padli. A my na razie możemy się zająć na przykład czołgami. Oraz Ukraina jednak przegrywa w tej wojnie. Co mnie nie dziwi. Dlatego, że to był w sumie do przewidzenia. Tutaj Don Kuban jest pod władzą innego Kubania. Oni są w komunistycznej frakcji. A ci są... w żadnej frakcji, po prostu zaatakowali ich. Armenia, Turcja już jako Turcja. Ciekawe. To nie jest jakoś potrzebne nam. Chociaż lepiej nie. Teraz weźmiemy. My mamy jakieś specjalne, czy jesteśmy po prostu... nie, jesteśmy tym. Tutaj jest strasznie dużo takich specjalistycznych. Po prostu uwielbiają to robić. Więc ja jakoś nie narzekam. Okej. Nasz wschód dosłownie został wyzwolony. Więc tak, usuwam tutaj rozkaz. I niech zaatakują ich od tyłu. Tutaj Ukraińcy nam trochę pomagają. Luksemburg został wyzwolony. Okej, odzyskamy Lublin przynajmniej. Wierzcie mi, Lublin zostanie odzyskany. Tutaj możemy się połączyć także z tymi. Kontynuować natarcie!
Mieliśmy jakieś braki w jedzeniu? Nawet nie widziałem. Okej, Lublin odzyskany! Ja sądziłem, że kiedyś to powiem, ale jestem z was dumny, moi żołnierze. Jakoś udało wam się cokolwiek zrobić. Idziemy teraz max w czołgi, chociaż zapewne Arta by się też przydała. Jesteśmy atakowani. Więc warto byłoby zrobić rozkaz. Myślę, że teraz, gdy będę robić ten cel, mi po prostu powoduje, że na tych terenach będą mieli resistance, to myślę, że będzie trochę trudniej dla nich. Nawet mi każe produkować więcej dywizji. Ciekawy. Dobra, na razie to jest, nie jest nam potrzebne. Wojna powoli wygląda na to, że Niemcy jednak przegrają. Dosłownie mało sojuszników mają. Szwecji nie mają, ostatnio mieli Szwecję, to dosłownie Szwecja im tak pomogła. Spróbujemy tutaj bić się. Dosłownie każdą naszą strategię rozbijali. Nic się nie dzieje, więc nawet nie będę próbować dalej. Tutaj nie widzę nic, to róbmy artylerię. Okej, dalej robimy to. No, czasu do czasu robię taki atak, ale szybko przegrywają, więc powiem, trochę słabo to wygląda z strony niemieckiej. I tak naprawdę nie widzę, żeby jakoś tutaj wszystko jakoś dobrze szło. Bardzo chętnie bym chciał, żeby tutaj jednak tutaj, że tak powiem, Niemcy albo skapitulowali z Rosją, albo w ogóle skapitulowali. Bo powiem szczerze, by się przydało takie już zwycięstwo. Tutaj Kuban jakoś mi się mrygnął, ale czasami tak wydaje mi się, że mrygają, a to po prostu pogoda. Okej. Otrzymamy się jakoś. Tutaj mam potrzebnie. Potrzebnie się tutaj dywizje rozdzieliły. Szczerze powiem, no niby mamy tutaj możliwość, ale nie sądzę, żeby Litwa padła. I tutaj jeszcze jednostki jakieś się rosyjskie. O, maściro, znowu Litwa jest. O, Litwa padła i znowu Litwa jest. Dobra, Rosjanie znowu. Dzięki temu może jednak popchną nieco tutaj froncik. A my musimy czekać. Niestety to nawet nie chodzi o to, że to jest, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale żeby w ogóle coś oni zaczęli robić. To my nic za bardzo nie możemy zrobić. Okej. Przygotujemy się na kolejną wojnę, będąc w wojnie. Mi się podobał w jednym modzie, że to skipowało się, kiedy było się w wojnie.
Czekaj, widzę, że nas bombardują. Znaczy, że nasze powietrze nieco ma straty. Tutaj jakiś coś się... O, wojna domowa, właśnie. I widzę, że wygrywa. O, szyf nam złamali. Jakie to straszne. Nie wiem. Dosłownie zapomniałem robić tej agencji, więc nie jestem jakiś taki mega... mega zaskoczony. Okej. Więc może zrobimy... Wujka? Wydawało mi się, czy jakieś inne mamy... To. O, i mówiłem o tym, że jak wreszcie tutaj się odblokuje, no to Rosjanie wejdą. Więc... Rosjanie już wchodzą od wschodu, tutaj Francja od zachodu i niedługo się Niemcy poddadzą. Będzie super, będzie znakomicie, będzie zabawa. Musimy mieć wschodnią Prusję. Ale powiem szczerze, oczywiście, że weźmiemy swoje. Potrzebujemy naszych właśnie piastowskich ziem. No tak, inne logo ma. Okej, kolejna wojna. Pamiętam, że to może być ciekawe. Okej, tak, wiemy o tym, że teraz nic nie robię, ale nic nie robiąc, coś robię. Wiem, że to jest tłumaczenie, jakbym po prostu, nie wiem, oszalał, ale jak na razie to wszystko tutaj ładnie działa. Nie jest aż tak źle. A niedługo może być tylko lepiej. Dosłownie, tutaj jest tyle dywizji tych, że oni nie mogą sobie poradzić z tymi, ale z tymi to już sobie poradzili. Okej, zostali okrążeni. Więc my tutaj wchodzimy. Tak, my ich dobijemy. Dobijemy ich. Znowu nasze ziemie będą razem. Okej, widzę, że już atakują, więc możemy tak naprawdę dołączyć do marszu na Berlin. Więc nasze dywizje niech się tutaj rozstawią. Mówią wszystkie dywizje. I będziemy atakować wtedy, kiedy Rosjanie będą atakować, ale widzę, że za bardzo im się nie chce. Zawsze mi się podobało w tym, że AI jest na tyle głupi, że zawsze tutaj wysyła jakieś miliard dywizji z, nie wiem, z Kuby. To jest bardziej śmieszne niż straszne. Okej, rzuciły nam nieco tutaj, więc możemy sobie porobić nieco tych. Mamy też agentów. Możemy zacząć produkcję jednak dywizji. Mi się wydaje, że... Jeszcze zastanawiałem przez chwilę, dlaczego Warszawy nie mamy, ale później takie, a mamy Warszawę. Że to tak głupio wygląda. Okej, Göringa. Czekaj, czy Göring wygląda tak, jak wygląda? Tak jak głupio wygląda? Tak, głupio wygląda, tak. Okej, robimy kolejny. I tak naprawdę nic nie możemy zrobić, ponieważ oni się okupali. Magia dosłownie dywizji niemieckich, one są takie mocne, że nie da się ich pokonać. Okej. Kolejny. O, kolejny, więc oczywiście, że nasza partia wygrywa, bo
dlaczego nie? W sumie mógłbym dosłownie co każde wybory zmieniać na inną kartę. Nie wiem nawet jak oni zrobili te wybory. Ale okej. Nie wiem dlaczego jest. Nawet nie będę robić tego, mi się nie chce, co ja będę się bawił. Dobra, myślę, że w tym momencie zakończę. W następnym odcinku to już sobie jakoś poradzimy. Wiem, że Ukraina nam trochę terenu zabrała, ale później zaatakujemy Ukrainę, więc co nam tam. Więc jeżeli się wam spodobało, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Zachęcam do subskrypcji, dlatego że prowadzę aktywnie kartę społeczności oraz też daję dosyć dużo informacji na temat obecnych modów. Jeżeli nie chcecie być na tych wszystkich serwerach Discord, wszystkich Redditach, no to tutaj dołączcie, ja zawsze będę ciekawe teasery, ponieważ niektóre teasery jednak nie są ciekawe i wiecie, no tak naprawdę to nic nie mijacie. Więc był z wami Trahol w Hardzowaniu 4 na modyfikacji Kaizo Redux jako Polska Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy. No to cześć!